tam na konferencji prasowej. Chciałem przedstawić pana prezydenta klubu Artura Suskiego, panią wiceprezydent Annę Kaczmarczyk, pana członka klubu Włodzimierza Bętkowskiego. Ja jestem Andrzej Górski. I o tym wydarzeniu najlepiej powie komitet organizacyjny tej konferencji, pan Włodzimierz Bętkowski. I proszę państwa, będzie to dość wyjątkowe wydarzenie. I takie konferencje zaczęły się w mieście, w włoskim mieście Urbino w 2013 roku, czyli nasza konferencja będzie czwarta z kolei. Odbywają się co dwa lata. Mają zrzeszyć kluby Rotary, które są ulokowane w miastach wpisanych na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Więc faktycznie pierwsza konferencja odbyła się w Urbino, następna była w Stambule, trzecia z kolei odbyła się we Florencji. Tam, dzięki zabiegom naszego klubu, udało nam się spowodować, aby kolejna, czyli czwarta, odbyła się w Zamościu. Tym samym wpisujemy się w listę miast wyjątkowych, bo Urbino, renesansowe, przepiękne miasto, Stambuł i Florencja, a wreszcie Zamość. Jest to dla nas rzecz prestiżowa. Ale nie tylko to świadczy o wadze tego spotkania. Również to, że uzyskaliśmy wsparcie po pierwsze Urzędu Miasta. Urząd Miasta jest współorganizatorem i objął patronat nad konferencją, ale nie tylko, bo Polski Komitet do Spraw UNESCO też jest patronem naszej konferencji. Współdziałamy z Politechniką Lubelską, dzięki czemu mamy również patronat rektora Politechniki Lubelskiej i dziekana Wydziału Urbanistyki i Architektury. Konferencja jest tak pomyślana, że odbyła się w ciągu jednego dnia. Niestety wygląda na to, że jest to za krótko trochę. Jako że pierwsza część składała będzie się z wykładów tuzów polskiej urbanistyki i architektury, profesorów uczelni krakowskich, rzymskich i lubelskich. Druga część konferencji będzie poświęcona na wystąpienia klubowe. To oczywiście będzie dla wszystkich za mało czasu, ale tak to jest, musimy to zmieścić w ciągu jednego dnia. Więc sobota będzie dość intensywnym dniem dla wszystkich. Spodziewamy się około ponad 100 gości w konferencji, może troszkę mniej będzie brało udziału, bo część przyjeżdża do nas turystycznie, osoby towarzyszące. No i będzie reprezentacja kilku krajów. Oczywiście to wszystko zależy od tego, ile miast w poszczególnych krajach wpisanych jest na listę dziedzictwa. W Polsce mamy 4, czyli jest to Kraków, Warszawa, Toruń i Zamość. I przedstawiciele tych klubów, miast z tych klubów będą. A spodziewamy się bardzo dużej reprezentacji Włochów. Po pierwsze może dlatego, że oni tam zainicjowali spotkania Rotary UNESCO. No i też oczywiście na liście miast wpisanych jest tam, na tą listę UNESCO jest tam bardzo wiele miast wpisanych. A jeśli mogłabyś powiedzieć mniej więcej, kogo się możemy spodziewać z Włoch? Znaczy, jeżeli chodzi też o Włochów, będzie bardzo duża reprezentacja, będzie około ponad 20 klubów, będą takie miejsca reprezentowane jak Rzym, Florencja, Siena, Chianciano, Montepulciano, Verona, Vicenza, Napoli. Także rzeczywiście przekrój jest bardzo duży, z całych Włoch będziemy mieli gości. Oprócz tego będą goście z Bułgarii, którzy będą też z klubu Rotary reprezentować, i będzie gość z dalekiej zagranicy, który jest Rotarianinem i pochodzi z miasta również bardzo ważnego i
wpisanego na listę, jest to Ramla w Izraelu. I to chyba z tych naszych gości to by było tyle. Ale jeszcze jest jedna rzecz ważna, jeżeli chodzi o konferencję, bo równolegle z konferencją, i to też jest nasz projekt, który zawieźliśmy do Florencji, będą odbywały się zajęcia dla studentów architektury, tak zwane workshopy, i studenci będą mieli zadany temat na dać jakąś koncepcję, opracować koncepcję na zagospodarowanie Pałacu Zamojskich. Jak wiemy, jest to ważny obiekt dla Zamościa i do tej pory jakoś trudno jest zdecydować, co tam by mogło się mieścić, czy w jaki sposób można by przekształcić plac na plac defilad, który był kiedyś, czy na inny jakiś obiekt, przestrzeń publiczną dla mieszkańców Zamościa i dla turystów. I tu również będziemy mieli studentów z zagranicy, bo będzie studentka architektury z Wilna, będą studenci z Włoch, z La Sapienza di Roma, będą studenci z Florencji, z Uniwersytetu Florenckiego, z Wydziału Architektury, będą no naturalnie tu z Polski, z różnych uczelni, bo będzie Politechnika Lubelska jako współorganizator, jak już Włodzimierz mówił. Będzie również z Politechniki Gliwickiej, będą studenci z Bydgoszczy. Także też to może być bardzo interesujące, żeby pokazać nasz Zamość, jakim jest pięknym i jakim może być piękniejszym dzięki ich jakiejś takiej przyszłościowej perspektywie rozwoju tego miasta. Zobaczymy, co nam się uda uzyskać. Mamy nadzieję, że wniosą dużo. Dla Zamoszczan przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Nie powiedzieliśmy o temacie konferencji. Został on sformułowany przez pana profesora Jana Wranę, architekta pracującego w Krakowie i w Lublinie. Tytuł konferencji to jest Synergia w architekturze, poszanowanie dziedzictwa. Przez synergię w architekturze rozumiemy bardzo szeroki zakres działań, który umożliwia poprawę jakości bytu miast zabytkowych. I jak Państwo wiecie, jednym z problemów ważnych teraz i chyba również dla Zamościa jest to, że w okresie sezonu następuje olbrzymi najazd turystów. My to już widzimy, ale takie miasta jak Barcelona, czy Florencja, czy Wenecja borykają się z tym problemem w sposób no już ciągły od iluś lat. Urbaniści, architekci i socjologowie myślą o tym, jak usprawnić życie miast zabytkowych, tak by było ono dobre dla mieszkańców i również dla turystów. Podejmowane są różne działania i może to być, to będzie tematem tych wykładów, jak żyć, jak organizować te zabytkowe miasta. Również istotne jest tutaj to, co może być robione w kwestii samych zabytków. Ja tu jako rodzaj synergii podaję przykład Zamościa bardzo świetny. Pamiętacie Państwo, kiedy sama Storówka była zrobiona, natomiast otoczenie, czyli rejon fortyfikacji był dość długo zaniedbany. Mieliśmy szansę pokazać turystom jedną część, nie było możliwości fajnego zwiedzania całego otoczenia, które jest elementem twierdzy Zamość. Te roboty, które zostały wykonane w ciągu ostatnich 3 lat, które poprawiły klasę otoczenia twierdzy w obrębie tego zespołu fortyfikacji, to jest właśnie synergia, czyli do tego centrum, jądra miasta w obrębie murów, tych pierwszych, dodano coś ważnego, co podniosło jakość naszego miasta wielokrotnie w oczach turystów i w oczach naszych mieszkańców. Jest to rodzaj synergii, ale to mogą być przeróżne działania. Między innymi związane z
angażowaniem lokalnych społeczności, nauczaniem ich, jak korzystać i jak mieszkać w tych miastach. Będą chyba ciekawe wykłady, spodziewamy się co najmniej chyba 6 czy 7 wystąpień profesorów zajmujących się taką tematyką, ale w tej drugiej części, o czym mówiłem, też te wszystkie kluby z miast, które zostały zaproszone, też będą mówiły coś ciekawego, jak to jest u nich, a rozrzut tematyczny może być duży, dlatego że no, trudno porównać chyba Florencję z Zamościem, chociażby ze względu na wielkość. Więc problematyka będzie pewnie przeróżna, ale wszystko to będzie dotyczyć obiektów miast zabytkowych. Niezmiernie ważne jest to, co Anna wspomniała, niezmiernie ważna jest ta druga część warsztatów dla studentów, dlatego że celem Rotary jest angażowanie ludzi młodych. Tomasz był taki pomysł faktycznie, żeby równolegle z konferencją odbywały się warsztaty dla młodzieży. Myślimy też i mamy taką nadzieję, że w wyniku tych pierwszych międzynarodowych warsztatów nawiązana zostanie współpraca między uczelniami, liczymy tu na Rzym, i być może będzie się uda się naszych studentów architektury wysyłać na warsztaty do Włoch, a przyjmować z kolei stamtąd i z innych krajów. To się wszystko powoli rozwija, bo w końcu to jest tylko 4. konferencja. Też ma być zdecydowane, gdzie będzie następna. Mamy takie przecieki, bo kluby przyjeżdżają na to nasze spotkanie z jakimiś planami dalszymi. Więc wygląda na to, że być może o organizację następnej konferencji ubiegać się będzie Lwów, Siena i Rzym. Konkurencja będzie dość duża. Mamy przecież tu po sąsiedzku przyjaciół we Lwowie. Na Ukrainie tylko jedno miasto jest wpisane jako całość, właśnie Lwów, bo Kijów ma tam 2 czy 3 obiekty wpisane jednostkowe. Ale Lwów jest miastem szczególnie interesującym i z tego, co wiemy, chyba koledzy z klubów lwowskich chcą przedstawić coś wyjątkowego, mianowicie tą wielonarodowość Lwowa, którą my znamy tu w Zamościu, bo przecież Ormianie tutaj w Zamościu pochodzą po części z Lwowa. No oczywiście Rzym, wiadomo, tam to jest bezmiar problemów i fajnych rzeczy, które mogą zaproponować kluby rzymskie. No i oczywiście Siena, miasto wyjątkowe. Zobaczymy, co się będzie działo. To wszystko ma być ustalone tutaj w Zamościu. No to chyba tak z grubsza powiedzieliśmy najogólniej o tym, co ma się odbyć, ale możemy też, może coś Państwa szczegóły interesują. My przygotowaliśmy taką informację pisaną, ale myślimy też wysłać Państwu mailem, żeby można było to łatwiej skorzystać z tego. Poprosimy później o jakieś mailowe adresy. No i ewentualnie o pytania, bo to jest bez zmiany informacji może być. To jest bardzo szerokie zagadnienie. Jeszcze to bym chciał dodać, bo też jeszcze nie wspomnieliśmy, że my jako Klub Rotary angażujemy młodzież do tego i do współorganizacji zaprosiliśmy Zespół Szkół Społecznych i młodzież z tej szkoły będzie nam pomagała w organizacji, a mianowicie przy rejestracji dzień w piątek i przez całą sobotę konferencji będziemy mieli młodzież do pomocy jako tłumacze i przy rejestracji, także też młodzież zobaczy, jak to wygląda, zaangażuje się. Może z tego coś wyjdzie fajnego. To właśnie taka potrzeba znajomości języków wtedy się pojawia i ta młodzież jest zmotywowana.
To obserwowaliśmy w trakcie warsztatów w zeszłym roku, kiedy też było kilka osób z zagranicy i nasi studenci z Lublina, architektury. No i początkowo, znają wszyscy angielski, lepiej lub gorzej, ale początkowo to bardzo było im trudno się jakby przełamać. Ale trzeciego dnia już rozmawiali. Także jest wiele rozmaitych dobrych aspektów tego spotkania, bo oprócz tego, że będziemy mieli rzeczywiście najazd ludzi z zewnątrz i parę groszy w Zamościu zostawią automatycznie. Ja, przepraszam, albo nie dosłyszałem, albo nie wiem, gdzie odbędzie się ta konferencja. Nie, cała konferencja zaplanowana jest, to dzięki rzeczywiście Urzędowi Miasta i Muzeum Zamojskiemu, zaplanowana jest w Arsenale na piętrze. Wydawało nam się, że jest to najlepszy obiekt, dlatego że po pierwsze chcemy zgromadzić wszystkich naszych gości w hotelach tutaj na Starówce, żeby to wszystko było blisko. Tam można urządzić samą część konferencyjną bardzo fajnie. Miejsce, otoczenie obok prochownia przewidujemy też następnego dnia dla tych wszystkich gości, czyli w niedzielę przewidujemy zwiedzanie, więc też już będą znali miejsca, zaczną prawdopodobnie od tego pokazu w prochowni i mają całe miasto obejść. A czy w ogóle całą konferencję chcemy zakończyć w lunecie między 13 a 14, dlatego że tam właśnie po odbyciu warsztatów studenci chcą pokazać swoje dzieło. Oczywiście opanowanie Pałacu Zamojskich przez dwa dni będzie trudne, ale jakieś wizje. Jakieś koncepcje mają nam przedstawić właśnie w lunecie, w niedzielę, około godziny 12. I tam też ma się zakończyć zwiedzanie, więc wszyscy w końcu spotkają się w lunecie i będziemy oglądać, co to ci studenci narozrabiali. To też ma taki cel jeszcze dodatkowy, mianowicie warsztaty nie są tylko dla studentów, żeby oni się pouczyli, pokombinowali, spotkali między sobą z różnych uczelni, powymieniali doświadczenia, bo każda uczelnia inaczej działa. Ale też ostatecznie chcemy te rezultaty i zawsze po warsztatach, bo nie są to pierwsze w Zamościu, zawsze przedstawiamy w Urzędzie Miasta. Nawet jeśli te wizje są, powiedzmy, zupełnie abstrakcyjne i niemożliwe do realizacji, to jednak rozszerzają trochę klapki, sposób myślenia i może się miastu przydać. Myślę, że takie warsztaty będziemy i za rok organizować też. Czyli no, są dwa główne obiekty. Arsenał, gdzie będzie cała konferencja i luneta, gdzie będzie zakończenie pokazem studenckim. Jeszcze można dodać, że przed zaprezentują się uczniowie z Szkoły Muzycznej, bo dla wszystkich gości będzie koncert właśnie w Szkole Muzycznej. Także to dotyczy kolejnego obszaru naszej działalności, mianowicie Rotary International, a w ramach tego Rotary Klub Zamość Ordynacki. To są organizacje charytatywne, które działają przede wszystkim za swoje pieniądze i zbierają na różne cele charytatywne. Jednym z naszych jest fundowanie stypendium dla uzdolnionej młodzieży i właśnie ze szkoły muzycznej, więc też chcemy przy okazji konferencji zrobić jakąś zbiórkę, może trochę wyskubiemy pieniędzy na stypendia dla dzieciaków. A będzie to dobre, bo najpierw goście zobaczą orkiestrę, która zagra w szkole muzycznej. To będzie w sobotę koncert między 19 a 20. Dyrygentem będzie Magdalena Pawlisz. To jest córka naszej koleżanki z Rotary z Gdańska. Osoba, która
dużo zawdzięcza Rotary, bo Rotary zajmuje się wymianą młodzieży, różnymi stypendiami, więc Magda była na takich stypendiach fundowanych przez Rotary i w ramach wdzięczności za to przyjeżdża, pracuje z młodzieżą i ma dyrygować koncertem tu w Zamościu. Ale młodzież będzie oczywiście z naszej szkoły grać. Jeszcze co? Nie wiemy. Naturalnie zapraszamy Państwa na konferencję, jeżeli jesteście zainteresowani, czy do Lunety. Z przyjemnością będziemy Was gościć.